Witam serdecznie na kanale Downhill Ciężki Handel. Dzisiaj prawdziwy test roweru, tak jak się to powinno robić, czyli w terenie, ale najpierw klasyczny bike check. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Jeśli śledzicie mój kanał, to wiecie, że moja obecna fura to DaVinci Wilson, ale muszę się przyznać, że zawsze myślałem o tym, żeby kiedyś sprawić sobie YT2S i może i nadszedł ten dzień. Nie wiadomo, za chwilę się okaże, jak go przetestuję. Dobra, rower najpierw zabiorę na taką miejscówkę, gdzie prowadzi się szkolenia. Są tam takie malutkie bandy, małe skocznie, żebym sobie mógł go po prostu na początku dobrze wyczuć. No, zrobiłem dwa strzały po maleńkiej linii na rozgrzewkę i rower zaczyna mi się podobać, aczkolwiek nie jestem w ogóle w niego wczuty. Ale dobra, lecimy dalej. Przeniosłem się teraz na linię, którą dobrze znam. Są tutaj troszkę większe skoki, tam nadal road gap. Nic nie powinno mnie to zaskoczyć. Myślę, że tutaj fajnie wczuję się w rower. Dobra, teraz przede mną wyższa część tej trasy, po której jeździłem wcześniej. To już taki typowy downhill. Znam tą trasę, także myślę, że powinno być spoko. Tak czy inaczej pojadę trochę delikatnie, no ze względu na to, że po prostu jeszcze tego rowera dobrze nie znam. Dobra, to lecimy. Thank you.
wybrałem się małe. Nie są takie łatwe do skakania, a w szczególności bez korby pomiędzy nimi. A tu proszę, z pierwszego strzału wszystko wchodzi i to bez jakiegoś szarpania się. Nie no, zostajesz ze mną. Decyzja została właśnie podjęta, a to mój nowy rower. Trochę tylko pozmieniam oczywiście osprzęt. Niedługo spodziewajcie się Wilsona na sprzedaż z amortyzatorem Bossa. Tylnik zostawię. Fajnie chodzi. No, muszę przyznać, jestem pod naprawdę dobrym wrażeniem tego roweru. No i tak jak mówiłem, zostaje na razie, aż pojawi się coś innego, na co też czekam, a lista moja jest długa. Dobra, na dół zjadę sobie trosą Flow, mam idealne do tego opony. Dobra, druga część trasy Flow. Jedna z popularniejszych tras w tym lesie. Fajnie się nim jedzie. To na tej trasie właśnie zaczęła się moja przygoda z grawitacją. No i trafnie na spokojnie, bez szarpania się. Co do wrażeń z roweru, nie mogę powiedzieć, że jestem jakiś super zachwycony albo że ten rower robi coś niemożliwego, bo tak nie jest.